Jak ze sobą efektywnie współpracować? Jak nie szukać informacji w różnych miejscach? Jak nie marnować czasu na spotkaniach statusowych? Jak włapać flow? To jest możliwe, jeżeli wykorzysta się odpowiednie narzędzia. I w tym odcinku chciałem Wam pokazać konkretny przykład, który wypracowaliśmy na jednym z warsztatów realizowanych dla naszego klienta, z którym pracujemy już od dłuższego czasu. Zespół potrzebował wejść w nowe narzędzie i chciał przełożyć swój proces pracy zespołowej na to narzędzie właśnie. Dzisiaj będzie o planerze, o spotkaniach statusowych. Serdecznie zapraszam. W tym odcinku pochylę się nad praktycznym case'em. Tak, zastanawialiśmy się przez pewien czas, jak Wam pokazać narzędzia, jak opowiedzieć o czymś, czego wiele osób w ogóle nie doświadczyło, bo rewolucja w narzędziach nadeszła i to co z tego? Nie ma to większego znaczenia, bo nadal wykorzystuje się podstawowe narzędzia, te, z którymi jesteście zapoznani, z którymi czujecie się dobrze, wiecie, że będą działały i to najczęściej jest Excel, a poza Excelem istnieje też reszta świata. I zawsze spotykamy całą masę czy wymówek, zastrzeżeń, różnie można do tego podchodzić, że narzędzie to będzie więcej roboty, trudno będzie się nad tym pracowało, kto w ogóle będzie nad tym pamiętał, coś tam próbujemy z tym narzędziem, ale to nie chwyta do końca. I tak sobie wykombinowaliśmy w naszym zespole, że pokażemy Wam przykłady, różne zastosowania narzędzi w różnych konkretnych sytuacjach takich biznesowych, więc oczekujcie wkrótce, że taka seria się na kanale pojawi, a ja dzisiaj skupię się na jednym temacie, na spotkaniach statusowych, jak można wykorzystać do tego planer i tablice kanbanowe, żeby pracowało Wam się łatwiej i pokażę Wam, jakie możliwości to otwiera do tego, żeby ten poziom współpracy, efektywności, kontroli nad tym, co robisz jako menadżer, płynności pracy w zespole, jeżeli jesteś częścią zespołu, pilnowania swojego zespołu, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, żeby dało Ci to możliwość wejścia na wyższy poziom. Zaczynamy od basica, podstawowego poziomu, ale później wejdziemy dalej. Ja udostępnię ekran, tak, bo ważniejsze będzie to, co Wam będę pokazywał, niż moja mordka, więc idziemy w tą stronę. Skąd pomysł w ogóle na to, żeby nagrać ten odcinek? Pomysł jest stąd, że my zajmujemy się doradztwem, jeżeli chodzi o dobór narzędzi, wdrożenie narzędzi w zespołach i adaptację tego, żeby nie tylko wybrać narzędzie, nie tylko sobie je kupić, żeby ono leżało i nie przyniosło oczekiwanych w nich nadziei, pokładanych w nim nadziei, bo bardzo często tak się dzieje, że wszystko fajnie, wszystko super, nawet wydaliście pieniądze na narzędzie, ale coś tam kurde nie pykło i nie działa do końca. Więc pomysł był taki, żeby pokazać, jak to może wyglądać, jak to działać. To, co teraz widzicie, to jest Microsoft Planner, Task Planner. Dla części może być zaskoczenie, że kurczę, to nie wygląda Microsoftowo, bo jest trochę bardziej kolorowo, fajnie, może być nawet ładnie planerze i to wcale nie znaczy, że wpadamy w taki korporacyjną szarość niefajną. Dlatego pomysł jest, żeby pokazywać case'y i w tym kierunku pewnie będziemy iść na kanale w najbliższym czasie, bo całej teorii było sporo. Ja sobie tutaj przy okazji zaraz Wam opowiem, jak jest zorganizowana ta cała tablica, to po kolei. Natomiast tu zaraz w pierwszej kolumnie mam agendę odcinka, żebym się nie rozgadał, żebym się wyrobił w całości, to ja wykorzystuję też Kanban do tego, żeby sobie zrobić agendę rzeczy, o których chcę powiedzieć. I teraz to, o czym chciałem powiedzieć, to mam na agendzie subskrybuj, komentuj, polub. Nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów i z moim zespołem trenerskim, zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy. Jednym z nich są narzędzia, ale nie tylko, podejście projektowe, podejście procesowe, jak poukładać sobie firmę. Na tym kanale znajdziesz sporo wiedzy, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami. Część osób znajduje pracę dzięki temu kanałowi, zostając Scrum Masterami, Project Managerami, bo tu jest naprawdę sporo wiedzy, więc jeżeli interesuje się ten temat, zasubskrybuj ten kanał. Jak Ci się podoba, to mówię, daj łapkę w górę, a jak Ci się bardzo podoba, to jeszcze skomentuj, będzie mi miło. Dzięki tym komentarzom algorytm sprawia, że ta treść dociera bardziej, a że to nie jest kanał rozrywkowy, no to jest trochę trudniej przebić się w edukację, więc od razu dzięki za wszelaką aktywność. No i teraz przechodząc do tematu, o co chodzi i co Wam chcę pokazać, na co patrzycie albo co potrzebujecie sobie wyobrazić, jeżeli słuchacie tego na podcaście. Case jest następujący i znowu wracając trochę do pomysłu. Jeżeli chcecie wdrożyć jakiekolwiek narzędzie i sprawić, żeby to zaczęło działać, to wrzucanie sobie tylko, no od tej pory działamy na innym narzędziu, na pewno to będzie super funkcjonowało, to jest pułapka. Bo narzędzie nie jest dla samego narzędzia, być może to jest oczywiste dla każdego, ale bardzo często trudno sobie to uświadomić. Narzędzie jest po to, żeby zastąpić pewne procesy
współpracy, które macie w ten sposób realizowane w różnych narzędziach i zastąpić je bardziej efektywną układanką. Nie chodzi o wymianę narzędzia na narzędzie typu do tej pory robiliśmy w Excelu tak, a teraz będziemy robić to samo, tylko w narzędziu, które bardzo inaczej wygląda. To nie ma większego sensu, szczerze mówiąc, już lepiej powstać przy starym narzędziu. To, co ma znaczenie, to ma znaczenie po prostu przemyśleć sobie trochę sposób pracy, czyli wybrać narzędzie, dołożyć do tego proces, pewne zasady i ma sens inwestować, jeżeli widzicie, że albo narzędzie, z którego korzystacie w danym momencie was ogranicza, albo chcecie zwiększyć efektywność, bo czeka was większe obciążenie. W jakimkolwiek innym wypadku to jest bez sensu. Nie? Patrząc z mojej perspektywy, to zmiana była zawsze, jeżeli wyrastaliśmy w narzędzia. Nie dało się tego kontrolować, potrzebowaliśmy nowej funkcjonalności. W przypadku klienta, o którym dzisiaj będę mówił, to jest firma międzynarodowa, to jest zespół marketingu w międzynarodowej firmie w branży, powiedzmy, FMCG. 2 lata temu zaczęliśmy pracować pod kątem zarządzania projektami. Wyszkoliłem ten zespół, w tym roku robimy szkolenie dla części zespołu, bo się zmienił. I jednym z follow-upów było, słuchaj, my chcemy planera, chcemy wdrożyć jakieś narzędzie i chcielibyśmy na nim popracować. No i to, żeby to zadziałało, najpierw przedstawiliśmy, jak działa planer, jakie są możliwości, a później wybraliśmy jeden proces, jeden, który stwierdzimy, że przekładamy na planera, żeby zacząć na nim pracować. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest to dlatego, że pułapką, znaczy w narzędziach są 3 takie główne bariery, które powstrzymają cię przed wdrożeniem narzędzia. A ja wiem, że długo opowiadam, ale to jest ważne. Zależy mi na tym, po prostu, żeby to nie było po prostu blablanie ogólne, tylko żeby przekazać konkretną wiedzę. Po pierwsze, to jest nieznajomość narzędzia. Jeżeli ktoś nie potrafi z niego korzystać, nie czuje się w nim w miarę pewnie, nie wie jak to zrobić, to nie będzie go używał. Będzie wracał do narzędzia, które jest bazowe, bo na nim nie traci czasu. Na co dzień większość ludzi jest obciążony robotą na maksa, więc jak jeszcze ma się bawić w narzędziem, nie będzie tego robić. Więc pierwszą rzecz, którą trzeba zapewnić, to jest płynna obsługa narzędzia w miarę. Chodzi o to, żeby pozbyć się strachu, to, że potrafisz to i zrobić, jesteś w stanie się tym poruszać. Dodatkowym zabezpieczeniem i wsparciem w tym obszarze jest to, żeby w zespole mieć kogoś, kto jest bardziej bystry w tym narzędziu. Rzutki, biegły i tak dalej. Zawsze znajdą się w zespole osoby, które ogarniają bardziej i ustawienie sobie zasady, że możesz pójść i wpytać tą osobę o to, jak to i zrobić, będzie dużo łatwiejsze. To są naprawdę ważne rzeczy. To jest bardzo istotne. Bardzo istotne, jak o to zadbacie, szanse są dużo większe, żeby coś się zadziało. Kolejna rzecz, to trzeba stworzyć jakiś proces i ustawić sobie taki, na którym pracujecie i będzie widać od razu jakąś korzyść. Na przykład będzie się pracowało szybciej, lepiej, sprawniej i widać będzie, że uzyskujecie efekt. I tutaj wzięliśmy na tapet spotkania statusowe, dlatego że one się dzieją. Dzieją się to tydzień. Trzeba tam skakać przez kilka zakładek Excelowych, żeby się zorientować o co chodzi, a później wpisywać te zadania, pisać dodatkowo minutki na mailu, żeby się nie zgubiło, a później może się zgubić, bo kogoś nie było. Taka standardowa rzecz, która spotyka większość zespołów, więc tutaj mamy od razu pole do usprawnień, które możemy pokazać. I trzecia bardzo ważna rzecz to jest to, żeby zasilić ten system rzeczami, które są dla Ciebie przydatne, żeby móc na nich pracować. I biorąc pod uwagę te 3 elementy, stworzyliśmy na żywo, w czasie spotkania, tablicę. I to też jest dosyć ważne, że to nie jest przełożenie 1:1. Ty przewalasz po prostu zadania z Excela i wrzucasz je na tablicę kanbanową, tylko trochę modyfikujesz proces. I żeby było łatwo i żeby było prosto, celem tej tablicy, to już opowiadam o celu tablicy, jest przełożenie procesu pracy statusowej na tablicę kanbanową, taką, którą widzicie. I ten proces wygląda tak, idziemy od lewej do prawej. Chodzi o to, żeby mieć prostą zasadę. Zaczynasz sobie pracować ze swoim zespołem, jedziesz od lewej do prawej. Flow tego zespołu było mniej więcej takie, to jest dosyć standardowe. Większość spotkań statusowych składa się dokładnie z tego tematu. Pierwsza rzecz, ta akurat była nietypowa, inna, to jest nastawienie zespołu, sprawdzenie, jak każdy z zespołu się czuje, słuchajcie, jakie macie dzisiaj podejście, jak się czujecie. Druga kolumna to są tematy na dziś, co potrzebujemy przegadać, co nam się pojawiło w czasie tygodnia, o czym chcielibyśmy porozmawiać. Kolejny element to akurat było tutaj przygotowanie stałych spotkań. Zespół co jakiś czas spotyka się z zespołami innymi w organizacji po to, żeby synchronizować swoje działania i tych spotkań było kilka, to jest dosyć istotny temat, żeby zaplanować kampanię, dlatego trzeba je to omówić. Kolejna kolumna to są aktualne projekty, tematy, które
zespoły prowadzą, nowe przedsięwzięcia, zmiany, usprawnienia, a później każda z kolumn to jest odpowiednia osoba zespołu. Ja nie pokazuję Wam teraz tablicy zespołu, no bo nie pokazujemy tego, co robimy dla klientów. Ja stworzyłem na podstawie tego, modyfikując tablicę trochę pokazującą mniej więcej w naszej rzeczywistości, czym się zajmujemy, żeby łatwiej mi było o tym odpowiedzieć, więc mamy tutaj poszczególne osoby w poszczególnych kolumnach i ostatnia kolumna to jest plus i delta, czyli wyciągnięcie sobie wniosków, co nam wychodzi dobrze, co możemy poprawić pod kątem współpracy. I pierwsze założenie jest takie, jeżeli zaczynacie pracę na Kanbanie, zaczynacie sobie działać, układacie sobie od lewej do prawej i idziecie od lewej do prawej kolumnami. Chodzi o to, żeby nie mieszać, nie kombinować, tylko mieć jasny flow przeprowadzenia tego spotkania, tak? W miarę, mam nadzieję, jasne i widoczne. Dla wszystkich, którzy słuchacie na podcaście, proponuję wejść na kanał YouTube'owy, znaleźć ten odcinek i zobaczyć swoje tablice, będzie łatwiej. Nie wiem, czy jestem w stanie to opowiedzieć lepiej. Teraz tak, przebieg spotkania. No to zasymulujmy sobie przebieg spotkania, jak on wygląda. Ja od razu pokażę Wam trochę funkcjonalności, które się kryją w planerze, które sprawiają, że dużo fajniej się nad tym pracuje i daje to pewne korzyści. Pierwsze, nastawienie zespołu. Nie? Idziemy sobie przez zespół i pytamy, dobra, Mariusz, Adam, Sylwia, Mela, Hubert, jak się czujecie? Nie? I to, co zespół wyznaczał w Excelu, wybierał sobie opcje od 0 do 5, jak się czuje. To, co jest fajne w planerze, czego wcześniej nie było, a wprowadzili, możemy sobie dodać obrazki, które będą się wyświetlać nam na kartkach. I tutaj w tym przypadku po prostu mam kilka obrazków i różne nastawienia zespołu. I love my job, jest super, padam na twarz, po urlopie albo katastrofie. To jest akurat nasz wewnętrzny żart. Mamy takie wyzwanie, jakaś klątwa ciąży nad naszym zespołem, że jak ktoś wraca w urlopu, to jest albo chory, albo połamany, albo coś się dzieje. Mam nadzieję, że to przełamiemy. Winter is coming, jest coś nie tak, czuję, że są problemy. I możesz sobie wybrać ten nastrój, na którym pracujesz w tym momencie. Ja wiem, że to nie jest rocket science, nie wiadomo jaka zmiana, ale fajną rzeczą jest to, że to nadaje charakteru tablicy. Ta tablica nie musi być szara, mogą być obrawki. Dlaczego my mamy pracować w zespole na zasadzie połkniętego kija? Możemy dodać do tego coś. Jak widzę tablice marketingowe w niektórych zespołach, jak też szczególnie, które pracują graficznie, choćby w Trello, tobie chce się pracować na tej tablicy, ja zachęcam do dawania wszelkich obrazków. Teraz fajną rzeczą jest to, bo jak tutaj zobaczycie, ja dla mojego profilu grałem od razu 5 obrazków dla siebie i wtedy wybieram tylko, jaki mam nastrój, nie muszę za każdym razem ładować sobie kolejnego. Kurde, ładowanie, to znaczy, że po prostu odkryliście, jeszcze uczyłem się informatyki na Atari, gdzie się gry ładowało, upload robimy, nie? I teraz tak, to, co jest super, to, co się pojawiło ostatnio w planerze, że można sobie dodać załączniki i można je dodawać z poziomu plików zespołu. Czyli jak ktoś już wrzucił te obrazki, na przykład po urlopie, po katastrofie, ja mogę sobie dodać już plik, z którego ktoś korzystał i po prostu on się pojawia na tablicy. To dlaczego to jest super? Bo wcześniej trzeba było nieźle kombinować, żeby znaleźć te pliki na SharePoincie albo gdzieś na OneDrive'ie, a tutaj planer, połączyli go i to jest plus dla Microsoftu, pracują w ten sposób, że jeżeli jedna osoba dorzuci już pliki do zespołu, to ty możesz je wykorzystać na tablicach kanbanowych. Ma to swój ogromny plus, nie? Czyli pierwsza taka rzecz, bardziej rozrywkowa, możemy sobie wrzucić, w jakim nastroju jesteśmy, super. Kolejna rzecz, tematy na dziś. I te tematy na dziś dodajemy po prostu jako kolejne kartki, które chcemy porozmawiać w sposób, ok, standard rezerwacji hoteli, na przykład ma być siłownia. No, taki temat, nie jestem pewien, że ja to przekazałem do zespołu, najwyżej się dowiedzą z tego odcinka, że w hotelach, które rezerwujemy, ma być siłownia i tyle, moja zachcianka. Natomiast tak, wrzucamy sobie tematy, wyjazd firmowy mamy do przegadania, mam jakieś zmiany w CRM, nowa umowa z prawnikiem, standard rezerwacji hoteli, cokolwiek, na tą listę lądują tematy, które się urodziły, które trzeba przegadać, żeby były zaopiekowane. I każdą z tych kartek nagrałem odcinek, w którym co można z tymi elementami zrobić. Można dodać checklistę, można dodać opis, czyli to nie musi być tylko i wyłącznie sucha linijka, ale tam można trochę bardziej rozpisać, o co nam chodzi, żeby na spotkanie przychodzić jak najbardziej przygotowany.
Kolejna rzecz, przygotowanie stałych spotkań. Akurat tutaj przykład był taki, w naszym przypadku to jest przygotowanie workation, czyli naszego kolejnego wyjazdu, poza biuro i tak dalej, zamykamy się, wyjeżdżamy, odcinamy, żeby móc sobie popracować nad dłuższymi tematami. I tutaj wykorzystaliśmy checklistę do tego, żeby wrzucić, jakie punkty chcemy w czasie tego naszego workation omówić. No i jeżeli będziemy chcieli właśnie rozmawiać o tym standard hoteli i miejsc na workation, wrzucamy sobie w to miejsce, żeby w momencie, w którym spotkamy się na spotkaniu, mieć checklistę i przez tą checklistę sobie móc pójść. Jeżeli mamy jakieś tematy, tak jak na przykład spotkanie z SEO, mamy spotkanie z naszą firmą, która się zajmuje SEO, możemy ustawić, do jakiej daty mamy upewnić się, że jesteśmy do tego przygotowani i co my na to spotkanie musimy przygotować, czyli listę pomysłów na produkty, uzyskanie słów kluczowych i tak dalej. Mam nadzieję, że jesteśmy na tej samej planecie. Napiszcie w komentarzu, czy ja to jasno opowiadam, bo dla mnie jest jasno, ale boję się, że jak wkroczyłem w bardzo szczegóły, to można się pogubić, więc dajcie znaka. Najlepiej w komentarzu. I tak dalej. Aktualne projekty i całą resztę uzupełniamy sobie tutaj. Aż dojdziemy do tematu, w którym mamy poszczególne osoby i każda z osób w zespole ma tam jakiś swój temat, na których pracuje. I tych tematów może być dużo. Bardzo często jest tak, że sporym problemem dzisiejszego wszechświata jest to, że nie tyle mamy dużo dużych projektów, tylko mamy bardzo dużo małych. Jest ze 2-3 duże, może albo nawet mniej, ale jest dużo takiej drobnicy, która sprawia, że non-stop cię odrywa i dekoncentruje. I to, co świetnego robił ten zespół, było zawsze, ustawiamy sobie 3 priorytety w danym tygodniu. I to, co umożliwia nam nasz planer, jeszcze o tym opowiem, przełączam sobie na widok priorytetów, a właśnie, jeszcze trochę wcześniej. Mamy tematy Mariusza, nie? Tu jest Mariusz, to są moje i ja mam tematy audyty. Przypiszę to do siebie, przypisuję przygotowanie webinaru z przywództwa, no to jest tu kolejne zadanie, przygotowanie webinaru o sztucznej inteligencji, na tym właśnie pracuję, przypisuję sobie te zadania do siebie. Przechodzę, spotkania z trenerami też dopiszę, tak żeby było do mnie. Generalnie idea jest taka, że w każdej kolumnie, jeżeli są zadania, przypisujesz je do danej osoby. Dlaczego? Zaraz o tym opowiem, to jest ważne. Każde zadanie powinno mieć przypisane, kto to zrobi i do kiedy, to też jest dobry pomysł, bo wtedy masz większą szansę, że się dzieją. A oprócz tego, jeżeli oznaczasz właściwe osoby, to za chwilę pojawiają się z tego fajne korzyści. I teraz tak, mamy przypisane zadania do Mariusza i chcemy ustawić priorytety dla niego. Idziemy na tablicę priorytetów i jeżeli mamy cały zespół, to tych zadań jest bardzo dużo. Ola Boga, jak ja się w tym odnajdę? Filtrujesz sobie po tym, do kogo jest przypisane. Klikasz, chcę zadania przypisane do Mariusza, widzę tylko moje zadania i mogę poprzeciągać te, które są priorytetowe w odpowiednią kolumnę. Czyli powiedzmy, audyty są najważniejsze, w tym momencie są pilne, przygotowanie webinaru jest ważne, pozostałe rzeczy są medium, resztę mogę rzucić na dół. I teraz, jeżeli muszę się zastanowić, na co się umówiliśmy, zaglądam sobie w tą tablicę i widzę, a to więcej, zaglądając na główną tablicę, też mi się to pojawi, bo pojawiają mi się ikonki. Dzwoneczek oznacza najważniejszy, przygotowanie webinaru trochę mniej ważne. OK, mogę sobie nawet ustawić odpowiednio od góry do dołu, żeby widzieć to, nad czym muszę pracować. I jedziemy, zaczynamy nad tym działać. Jest dużo łatwiejsze, bo później, jak za tydzień spotkamy się na tym spotkaniu i będę chciał porozmawiać o tematach, o których się umawialiśmy, zacznę od priorytetów. Nie będę sobie musiał przypominać, nikt sobie nie będzie musiał przypominać, na co w ogóle się umówiliśmy. Wyłączę teraz filtr, tak żeby widzieć znowu wszystkie badania. No, mam nadzieję, że to czujecie. Teraz to jest pewien problem, znaczy problem. Trzeba tą wykonać robotę raz. Rzucić sobie swoje zadania zespołu, a później macie już tutaj wszystko. I później plus i delta to jest luźna kolumna, gdzie możecie wrzucać plusy. Co fajnie działa, co super funkcjonuje, a jakie mamy elementy takie, które są na minusie, które warto by było się przyjrzeć i zobaczyć. Nie? Tu wpisałem akurat, to działa na plus. Trzymanie się agendy, promocja PM Cube'a, klub liderów projektów nam rośnie, praca w mini zespołach super funkcjonuje, nie mamy takiej struktury stricte filosowej, tylko bardziej wokół projektowej i zadaniowej, to fajnie funkcjonuje, dwudniowe workation, no i delta to jest takie, że włapania, ten temat wow, pracujemy nad takim tajnym projektem wow, możemy się rozwinąć w projektach, to jest nasz temat zespołowy i mamy całość, nie? Czyli idziemy od lewej do prawej. Cała zabawa polega na tym, że trzeba tą tablicę sobie wypełnić raz,
a później zaczynają to spotkanie przechodzić od lewej do prawej, upewniając się, że wszystko przypisujemy do odpowiednich osób. Ja kontrolując sobie czas, widzę, że czas na to, ile ja sobie przywnoczyłem na odcinek, powoli mija, więc tak, więc chciałem teraz powiedzieć o kilku fajnych rzeczach, które tutaj też są. Widok przez różne wymiary. To jest dla mnie killer app tej aplikacji właśnie, gdzie mogę sobie sprawdzić, ok, czy te zadania mamy przypisane do ludzi. No i widzę, że tutaj zadania są nieprzypisane. Ok, no to fajnie by było te zadania przypisywać. Tutaj akurat pracujemy sobie z Dominikiem, więc ja pewne zadania przypiszę do Dominika, o powiedzmy tak, fundację. O fundację przypiszę do Dominika i zaraz tam się pojawi kolumnienka. Jeżeli będziecie mieć zadania przypisane do ludzi, to w kolumnach pojawią się odpowiednie osobniki i wtedy przypisywanie zadań polega na przeciągnięciu we właściwe miejsce karteczek. Ułatwia sprawę. I na koniec wiesz, ok, wszystkie zadania są przypisane do właściwej osoby. Nie ma czegoś, co upadło na ziemię i jest niczyje. Jasne, to nie rozwiązuje sprawy, że samo się zadzieje, ale nie zostawiasz luki takiej, że nie wiadomo, co robimy. Kolejna rzecz, postęp. No i teraz tak, jeżeli Dominik na przykład zacznie pracować nad czymś, to przeciąga to do in progress, a jeżeli skończy, no to przeciąga na completed. I ta informacja pojawi mi się na głównej tablicy. Dominik, co tam u Ciebie? No aktualne projekty, fundacje jesteśmy w trakcie, a przygotowanie stałych spotkań zakończyliśmy. Akurat tą iterację. Widzisz wszystko, co się dzieje. Kolejne filtrowanie po dacie. Mamy zespołem ustawione daty. Co ma się zadziać w kolejnym tygodniu? Co nie ma ustalonych dat? On wyłącza filtrowanie, bo jest tylko na projekty Dominika. Jeżeli sobie dodasz jakąś datę na jakikolwiek z zadań, no powiedzmy, ok, nowy mailing, ustawię tutaj datę na jutro, to w planerze bardzo fajnie się to ułoży. Od tych, na których musimy się skupić najszybciej, do późniejszych. Nie? Czyli znowu wracając do tego, tu masz ogólną rozpiskę, to nad czym pracujemy, tutaj czy my badania są przypisane do właściwych osób, jaki jest postęp pracy nad nimi, czy jesteśmy skupieni na tych, które powinniśmy dowieść, czyli mamy na przykład jakichś badań opóźnionych, wezmę na przykład audyty i ustawię, że to data była do zeszłego tygodnia. Pojawi się, te badania są spóźnione i jesteś w stanie popchnąć od razu to zespołem. Można postawić etykietki i tak dalej, etykietki sobie olaliśmy o priorytetach, już mówiłem. Nie? I to dzięki zrobieniu sobie tego, zainwestowaniu raz, masz pełną perspektywę, która jest potrzebna ważąco do pilnowania pracy zespołu. Nie? Wam nie dziękujcie. Dajcie znać w komentarzach, czy to mi się podoba, czy wam się nie podoba. Teraz chciałem przejść do tego, jaki jest z tego zysk. No, zysk z tego jest taki, że po pierwsze, masz jedno miejsce, w którym przeglądasz wszystko. Masz prosty flow, przez który musisz przejść. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo co się stanie, jeżeli na przykład przypiszę jakieś zadanie tutaj do człowieka na tej tablicy, nie? No to po prostu szukać tego, pracować na tej tablicy, mam inne zadania. To, co jest super w planerze i w większości aplikacji, ludzie mają kokpit. I tutaj jak widzicie, pierwsza kolumna z lewej strony to są zadania właśnie ze spotkań statusowych, czyli wszystko, co uzgadniłem zespołem, wszystkie zadania, do których ktoś mnie przypisał, lądują na moim kokpicie. I ja pracując sobie na tym kokpicie, robię po prostu swoją robotę, nie? Pracuję sobie w ciągu tygodnia i powiedzmy raportowanie 2.0 skończyłem, spotkanie z trenerami i przygotowanie webinaru AI skończyłem, tak? No i wykonuję sobie swoją pracę, no super, no i co w tego? No to w tego, że jeżeli wrócimy sobie teraz na nasze status meetingi i zobaczymy, dobra, Mariusz, jak idzie tam swoimi zadaniami, nie? Weź mi powiedz, to te rzeczy, które ja zrobiłem i kliknąłem, odhaczają się też na tej tablicy. Czyli ty wykonujesz swoją pracę, a twój menadżer wie, co się zadziało. I przychodząc na spotkanie, jeżeli pracujesz, po prostu robisz swoją pracę, ty jesteś gotowy i wszyscy są gotowi do tego, żeby całe spotkanie przejść szybko, bez dodatkowego pisania minutek, kombinowania i sprawdzania, bo one dzieją się w trakcie. I tyle. I to jest fundament. To jest fundament tego, jak można pójść z narzędziem dużo dalej, jak można zacząć na nich pracować i robić kolejne
kolejne kroki, dokładać sobie kolejny proces, eliminując maile, eliminując zamieszanie, eliminując niepotrzebne wypisywanie list, wysyłanie maili, co ma być do zrobienia, bo robisz to w jednym miejscu. Oszczędzasz wtedy czas na nierobieniu tego, wiesz, co się zadziało, oszczędzasz sobie siwych włosów albo wypadania włosów w ogóle, bo boisz się, czy czegoś zapomniałeś, czy nie zapomniałeś, wszystko jest w jednym miejscu. Zysk energii. Więc jeżeli podobał się Wam odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście dopasować narzędzia do siebie, bo chcielibyście popracować w ten sposób, dodać nowe procesy, pracować inaczej, dopasować coś do siebie, bo to jest clue, dopasowanie do Waszego sposobu pracy. Da się go przełożyć w narzędzie, ale jak go się przełoży na początku i załapiecie to i zaczniecie działać, to kolejne elementy idą za tym po kolei i wnikają maile, wnikają pierdoły, mówiłem o tym. Więc link do dopasowania narzędzi znajdziecie w opisie do tego wideo i z mojej strony to wszystko. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, polecajcie przyjaciołom. Jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Będę wdzięczny za wszystkie komentarze, polecenia, przesłanie tego do znajomych. Jeżeli rozważacie wejście w jakieś narzędzie, to nie rozważajcie za długo, tylko naprawdę pójdźcie w tą stronę. Od małego do dużego zespołu to bardzo mocno pomaga. Im bardziej będziecie się rozwijać, to tym bardziej to jest potrzebne. Dzięki wielkie, trzymajcie się, powodzenia w narzędziach, niezależnie z jakiego byście korzystali.